Czy planują Państwo pracę także nad innymi narządami, na przykład nerki? Oczywiście praca nad bięczną trzustką daje nam bardzo dużo doświadczeń, dużo know-how, które na pewno chcielibyśmy spożytkować przy próbie druku kolejnych narządów. Natomiast w chwili obecnej naszym głównym celem jest zajęcie się biodrukiem bionicznej trzustki i to jest nasze główne zadanie. Na pewno w pewnym momencie, kiedy będziemy pewni już, że ten produkt, bioniczna trzustka będzie gotowy do aplikacji klinicznej i będziemy przygotowani już do tego, żeby rozpocząć prace kliniczne, to wykorzystując wiedzę, którą zdobyliśmy przy biodrukowaniu bionicznej trzustki, na pewno zaplanujemy programy i na pewno zajmiemy się innymi narządami, nerką, wątrobą, czy płucami, sercem, no różnymi narządami. Natomiast na chwilę obecną i przez najbliższe kilka lat bioniczna trzustka to będzie nasze główne zadanie, którym będziemy się zajmowali.